treningowe i Kasia z zabawy. I nasza kolejna bajka. Co my tu dzisiaj mamy, Nikola? Kogo? Masię. No. Suzy. I nie mów więcej. Jeżeli znacie więcej niż Maszę i Suzy, to piszcie w komentarzach, jakie napiszcie postaci... skąd ona jest. Jakie postacie rozpoznajecie, skąd jest ten tajemniczy stworek. Oraz czy uwielbiacie nasze bajki. Czekamy na wasze... I czy lubicie grać na komputera. Okej. Okay. Ja lubię. Jak lubicie, to klikajcie. Lajki. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich super bajek. A tymczasem co? Zapraszamy! Zaczynamy. Dzień dobry, jestem waszą nową nauczycielką. Jutro będziemy mieć lekcję, uwielbiam matematyki. Oczywiście nie bierzemy ze sobą ani kalkulatorów, ani telefonów, ani tabletów, laptopów i wszystkiego tego, co pewnie byście chcieli. To co, do zobaczenia jutro. Zrozumiałaś, co pani mówiła? Bo ja nie. Tam, czy to ważne? Jakaś nowa pani od matematyki. Jutro będzie lajtowy dzień. Przecież nie wiem, czy będziemy coś robić. Też nie wiem. No to może weźmiemy coś ze sobą. Ty masz laptopa, to może ja wezmę kalkulator. Będzie nam chociaż łatwiej, jak jakieś dziwne zajęcie nam wymyśli, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, tymczasem czas do domu. Uhu! No to witam w drugim dniu naszej przygody z matematyką. Wyciągamy wszystkie potrzebne rzeczy, podręczniki, zeszyty, ołówki, długopisy, wszystkie kątowniki, wszystkie trójkąty, kątomierze. Ach, uwielbiam matematykę, mam nadzieję, że wy też. Zaczynamy! Ale mi dziwnie w szkole bez tabletu. Ale fajnie, że mam nową torbę. I też jest fajnie, i mam nową butelkę. Cześć, Suzy! Cześć! Jejku, ale dziwnie, nie masz tableta, prawda? No, prawda, mi też jest dziwnie. O nie, a myślałam, że pogramy w coś jak zawsze. Dziwna jest ta pani. Bardzo dziwna. No nic, wyciągam podręczniki z mojego nudnego dzisiaj. Tak, z mojego nudnego plecaka. Masz super torbę, wiesz? Dzięki, ja też wyciągam już książki. Zazdroszczę. Niech ten dzień się już skończy. Chcę do mojego tabletu. Nie słyszałaś, że nie wolno przenosić komputerów? Co? Kiedy ktoś tak powiedział? Jak w ogóle można przyjść do szkoły bez jakiegoś tableta czy laptopa? No przestań! To jakąś plotkę usłyszałaś, nic więcej. Nie strasz mnie, nie wystraszysz mnie. Nie, ja ci w to nie uwierzę. Przecież wczoraj pani mówiła, że nie wolno. Nie chcesz mi wierzyć, to nie. Słyszałam też, że nie wolno przenosić jakichś tam komputerów, kalkulatorów, tabletów. Czyli to jednak prawda? Kiedy ona to powiedziała? Wczoraj chyba, ale nie wiem. O nie, teraz będziemy musieli się z nimi kryć. Ale przecież ja nie obejdę się bez kalkulatora albo laptopa. Też się nie obejdę. O nie, oby tylko nas nie zauważyła. No teoretycznie jesteśmy w ostatniej ławce. Tęcza? Co ty tutaj robisz? Przecież mówiłam, że wszyscy mają siedzieć we własnych ławkach, wyjąć wszystkie potrzebne książki, zeszyty. Czy chcesz dostać uwagę? Przepraszam, ale ktoś pani nie posłuchał i przyniósł kalkulator i tablet. Ktoś mnie nie posłuchał? Kto to jest? Mów mi w tu i teraz, od razu. Nie kryj ich. To jest chyba Laura. Muszę zaraz do niej podejść. Ojej, ale niech pani nie mówi, że to ja powiedziałam. O nie, widzisz to co ja? Tęcza rozmawia z panią. No, widzę. A ona przed chwilą była tutaj u nas i mówiła, że nie możemy mieć tych wszystkich rzeczy, które mamy dzisiaj. To chyba pani do nas zaraz przyjdzie. O nie, już tutaj idzie, widzisz jej minę? No, ona widzę. Już wie. Chowajmy szybko wszystko. Uff, zdążyłyśmy wszystko pochować przed tym, jak przyjdzie pani. No, a książek nie mam wyciągniętych. O nie, ja nie wzięłam książek. O, najgorzej, a ty? Też nie wzięłam, tylko wzięłam śniadanie i picie. Dobra, pani idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. A co ja powiedziałam na początku lekcji dzisiaj? Że nie wolno nic przynosić. O, kto tu mnie słucha? Mówiłam, żeby wyjąć wszystko, co jest dzisiaj potrzebne. Książki, zeszyty.
kątomierze, wszystko, cyrkle i gdzie to wszystko jest? No, słucham. Czyli nie macie. No. No to będzie, uwaga. No niestety, brzydko zaczęło się ten dzień. A co ja widzę za ławką? Ktoś mi to wyjaśni? Przecież ja widzę laptop. I to nie wszystko. I jeszcze kalkulator. Chciałyście mnie oszukać? O nie, dziewczyny. To jest bardzo złe zachowanie. Ale my nie wiedzieliśmy, nie słuchaliśmy wczoraj. Przepraszamy. No niestety, konsekwencje muszę wyciągnąć, żeby to mi się nigdy, ale to nigdy więcej nie powtórzyło. No niestety, macie po uwadze, obie. Jeszcze chciałyście mnie tutaj oszukać. Ja porozmawiam jeszcze z waszymi rodzicami chyba. Dzieci, no niestety, przez ostatnią ławkę, która nie słuchała, wyciągamy karteczki. Będzie kartkówka z matematyki. I to chyba nie ostatnia w tym roku z tego, co widzę, co tutaj się dzieje. O nie, kartkówka. Ja nic nie umiem przecież. No to zakończyliśmy naszą bajkę. Tak, słuchajcie, już po bajce nam się zrobiło. Ale mi jest smutno, że skończyliśmy bajkę. A mi tak bardzo szybko minęło. Wam też? Dla mnie bardzo szybko. No mi też bardzo. Nie wiem, kiedy ta bajka minęła. Też słuchajcie, mamy dla Was pytania co do bajki. Czy oglądaliście uważnie, co zrobili Lon i ten smoczek żółty? Co oni zrobili, a czego zrobić nie powinni? Nie. To znaczy, co wzięli do szkoły? Tak. To my czekamy na Wasze pytania. Oczywiście czekamy na Wasze lajki. Z pytania wcześniejszym Nikoli, czy uwielbiacie grać na laptopie, na komputerze i w ogóle gry. I czy macie kalkulator, czy macie swój telefon własny. Bo ja własny mam, ale tata go nosi do pracy, bo nie, mu zabrali telefon. No to widzicie, no to w takim razie czekam na Wasze komentarze, że? Lajki, kto jeszcze nie subskrybował, to tam na dole macie przycisk. No to w takim razie my się żegnamy. Pa!